Most na ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze wreszcie zostanie wybudowany. Inwestycję rozpoczęto kilka lat temu, jednak szybko zarzucono ze względu na kłopoty finansowe firmy Park Ridge. Wczoraj oficjalnie przekazano plac budowy nowemu wykonawcy, firmie Skanska. Most ma usprawnić komunikację w centrum miasta. Z ulicy Kilińskiego mają też zniknąć tak zwane dzikie parkingi, które powstały po wyburzeniu w ubiegłym roku dwóch kamienic. Realizacja robót będzie polegała na tym, że będzie to wykonane, będzie dokończony most na kanale Młynówka i zostanie połączona ulica Kilińskiego z ulicą Osiedle Robotnicze. Na pewno uporządkowane tam zostanie włączenie również do tego skrzyżowania ulicy Górnej, jak również ulicy Pijarskiej. Miejski Zarząd Dróg i Mostów planuje też przeorganizować ruch samochodowy na tym odcinku. Ulica Pijarska, na razie w planach, ma być jednokierunkowa. Czyli będzie można wjechać od ulicy Podwale ulicą jednokierunkową i następnie po prostu wyjechać zarówno w kierunku Osiedla Robotniczego, jak i ulicy Kilińskiego. Od wczoraj geodeci zajmowali się wytyczaniem tzw. punktów wysokościowych, a dziś mają ruszyć pierwsze prace. Na placu budowy jest już ciężki sprzęt. Zadanie ma zostać przeprowadzone szybko. Umowę pomiędzy miastem a firmą Skanska podpisano 6 sierpnia, natomiast do 8 grudnia tego roku wszystkie prace związane z budową mostu oraz przebudową skrzyżowań mają zostać zakończone. Całkowity koszt tego zadania oszacowano na niecałe 2 miliony złotych.